Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojsko, a ja witam was w kolejnym materiale na kanale, a właściwie materiale, ale to swoją drogą. Słuchajcie, drobna informacja na początek, a mianowicie taka, iż nie wiem ile materiałów powstanie, czy 5, czy 50, w zależności po prostu od tego, jak będzie szło, tyle materiałów będzie. Powiem tak, czeka mnie jeszcze jeden egzamin maturalny z geografii, dokładnie w piątek, więc nie oczekujcie, że w piątek być może o godzinie 10 pojawi się materiał. Bo to, że on się pojawi, to jest raczej bardzo wątpliwe. Ewentualnie może być tak, że jakiś materiał po prostu, który został przeznaczony na piątek, na godzinę 10, po prostu zostanie przesunięty na godzinę, na przykład 16. Po prostu. Tak więc, jak już powiedziałem, ile materiałów wyjdzie, nie mam pojęcia, ale tyle materiałów, ile nagram, to mam nadzieję, że po prostu będziecie usatysfakcjonowani. A w międzyczasie prawdopodobnie w czwartek, około godziny 9, być może pojawią się dwa materiały, z czego jeden taki nawet specjalny. Tak więc, cóż, to tyle, jeśli chodzi o informacje, a my kontynuujemy grę w Battlefield 4, tam gdzie skończyliśmy. A jeśli dobrze pamiętam, bo trochę coś minęło od nagrania, chyba ostatni raz nagrywałem w sobotę, a jest wtorek, więc coś tam. Dawajcie pobystrzeje, doktor. Ja staraюсь, сэр. Многие беженцы требуют лечения. Мы хоть примерно знаем, сколько их у нас на борту. Полагаю, от 350 до 400. Точную цифру скоро получите. Это все? Да, сэр. Что с моей просьбой дать мне больше помощников? Извините, доктор. Придется вам обходиться тем, что есть. Когда мы достигнем Титана, они смогут нам помочь. Ясно. Сэр, я знаю, многие недовольны, что мы принимаем всех этих беженцев. Но это не более того, что вы поступили правильно. Спасибо, Ричард. Ну, такие короткие вспоминания, что еще дея. Время работает не на нас. Сержант Брейкер, за штурвал. Могу войти? Dziękuję. Dobra. Aha, tu jesteśmy. Okej, okay, czyli teraz musimy dostać się na Tytan. Dobra, tam jest. Dobra, znaczy teraz skończyłem, że tam mam pewność do pytania, na Tytana to raz. Tytan był w niezłomnej zwierzącej
Właśnie. Ostatnio skończyliśmy właśnie przed dotarciem na Tytana, właśnie teraz do niego dotarliśmy. I parę słów, których po prostu nie zdążyłem powiedzieć w poprzednim odcinku ze względu na to, że po prostu już miałem coraz mniej miejsca. Słuchajcie, jako że mamy CBJMS, to musicie też wiedzieć, że jest to broń szwedzka, która posiada 3 magazynki. Dwa magazynki pudełkowe. Pierwszy z nich to jest 20-nabojowy oraz drugi 30. Natomiast posiada również trzeci magazynek, który jest magazynkiem bębnowym o pojemności 100 naboi. Natomiast no w Battlefield 5 pokazuje nam, że Battlefield 4 prezentuje nam CBJMS ma również z magazynikiem bębnowym, ale na ...50 naboi. Też ta czapka nie spada. Grawitacja level Battlefield. Prawo fizyki również kurwa level Battlefield. No ale cóż. Dostań się do przydziału załogi. Płyń kurwa. Arisz, dziadu, płyń szybciej. Tak, wiem, tam jest ten śmiertelnik, ale nie chcę. O, właśnie, dokładnie tutaj jest. Tu się znajduje. Oczywiście drzwi. Chodźcie. Thank you.
No trudno. Rejestrator podróży, bierzemy. Dzień dobry. Dobra, leżysz. Tu jeszcze jest. No, o, trafiłem go, dobra. Pokaż się jeszcze, wychyl się, wychyl łebek, wychyl kurwa się. Wychyl się. Dziękuję. Te oświety. Nie ma co, drużyna kurde lub pomaga. I to bardzo, faktycznie. Może ja przejdę, powinienem przejść lewą stroną. No, spieprzaj, kurde. Zabiło go? Okej. Okej. Dobra, coś tam się udało. Aha, kazu po prostu tak pękł. No, zdarzasz. Gdzie wy macie ten kontakt? Tam daleko. Tutaj też zresztą. Ojej, coś was zepchnęło. Trudno. Życie. Na co? Naprawdę? Przeciwnik? Nie gadaj. Ej, łapcie granat. Łapcie granat, dziady. Kur. No kogoś tam udało się ciepnąć. Mogę cię, dziękuję. No to atakuje przecież, nie? No nie uciekaj ode mnie. Chodź, przywitajmy się. Umrzyj. Jest tu w ogóle ktoś jeszcze? Halo? Są tu ludzie? No, są ludzie. Dobra, po tych beczkach. No, kurw. Dobra, ja się cofnę po amunicję.
Już cała dokładnie na wprost nie jest. Spierdzielaj ode mnie. Jeszcze granaty poproszę. I pięknie mamy wszystko. No to jak zrozumiałem, no to zacznij strzelać, agencie, a nie tylko ja mam strzelać. Ewakuuj się z Tytana. Czy to wszyscy? Tak. Mogę wypłynąć na powierzchnię? Gdzie jest kurwa ta jebana łódź? Tutaj. Do widzenia. Do widzenia. Dobra. Te lata, kurwa. No dostań, dziękuję. Tam coś jest, dobra. No to poślemy wam rakietę. Jeszcze jedną ci poślemy. Dobra. Coś tam no niby dostajesz po jakieś tam hitmareczki. Zbicie drużyny, okej. Okay. Szybciej się kurwa nie da. To chyba nie bije rekordu prędkości. Noż kurwa jego mać. Won mnie stąd. Jebane konusy. Wypierdalać. Won kurwa. Czy mogę wystrzelić rakietę tak w pizdu? Nie. Noż kurwa na dupę mi włazi. Wypieprzaj pan. No wiadomo. No do widzenia, kurwa! Spierdalaj! No! No to przecież staram się tam płynąć, nie? No, dawaj, płyn! No, dziękuję, już przypomniałem, że nie dam rady. No cóż, zamknęli bramę. Trudno! Czekajcie, muszę się napić. Dostań się na mostek, dobra. Ale najpierw zabijmy wszystkich pojebów. Won mnie stąd, kurwa! To mój okręt, a nie wasz, kurwie dziwki! Masz po głowie, dzbanie! Zgiń, przepadnij, o kurwa!
Ja pierdolę. Zdechłeś? To dobrze, że zdechłeś. A no tak, bo ja w sumie schowałem się za kartony, a to jest, jak wiadomo, karton to zajebista osłona. Panu również, kurwa, podziękuję. Wypierdalać pan. Dobry. Dobra, wiecie co się przyda? Poprzednio był w Stinger i HWM. Teraz weźmiemy, a wiecie co, RPG-7W2 i weźmiemy MK-153 SMAW. A dlaczego nie? Pięć rakiet mamy. Nie będę brał żadnego kurwa Stingera, mam cię w dupie. No. Tak się zabija Chińczyków. Dzień dobry. Dzień dobry, drodzy Chińczycy. Za koronawirusa zginiecie od szwedzkiej broni. Gincie z łamasy chińskie. Poza chińską bronią, poza militariami nie macie nic do zaoferowania. Więc umierajcie, czas najwyższy na wasza kolej, aby umrzeć. Aha, oni się tam respią. No kurwa, ktoś mi tu wrzucił granat. Jej! No, w końcu musiało się to zdarzyć. Mamy pierwszą śmierć. W trzeciej misji dopiero. Ale jednak pierwszą śmierć w trzeciej misji. Na normalnym, podkreślam. A ile śmierci było ogólnie? Nie wiem. Kurwa, ty Chińczyk, spierdalaj. Zostałeś zabity przez koronawirusa. 3 punkty zdrowia. Ja pierdolę. Spieprzaj dziadu. Powiedziałem ci spieprzaj dziadu? Powiedziałem ci, więc wypieprzaj. O wy mędy. Takie kurwa jesteście mędy. Co za gnidy. No to gnidy jedne. To męda jedna. Gdzie tam? Tam idziemy. Tamtą stronę. Dobra, wiecie co? Wy mnie kurwa urządzacie granty. Ja was też urządzę granty. Wypieta. A nawet dwóch poszło. Do widzenia, pan Pan Chińczyk, umrzyj. A pana zabijemy przez strzał w stopę. Bo dlaczego by nie? Gdzie biegniesz? Pozwoliłem ci? Ej no, ludzie, zacznijcie kurwa strzelać, bo widzę, że tylko ja tu coś robię. A wy to jakieś, jak banda, jakiś debili. Co wy kurwa jesteście, statyści? To ja panu podziękujemy, niech pan ginie. Pan umrze. Panu też podziękujemy. Wychyl mordę. Wychyl mordę! Kolejny granat, kurwa jego mać. No, zacznijcie w nich napizgać! Jezus!
Ale ja mam ułomu w drużynie, naprawdę. Dobra, wiecie co, weźmiemy RPG w takim razie. Może potężny rosyjski argument im przemówię wam do rozsądku. Na przykład tobie. Ojej, czyż byś zginął? Trudno! Życie! Dobra, to teraz ze Smalem. Cały czas otrzymujesz hitmarki i nie chcesz umrzeć? Taki mi... A więc taki twardy jesteś. No już nie jesteś twardy. Tylko jesteś miętki. Mamy jeszcze 3 rakiety. Rakiety do Smava, więc na spokojnie wystarczą. Dobra, chodźmy. Czy jesteśmy gotowi? Oczywiście, że nie. Rajtylnika! Dobra, trzeba zas... zabijmy was. Wszystkich. Ten jeszcze lezie! Czy wy widzieliście i w niego jak kul wpakowałem? Łap granat, dziabongu. Powiedziałem, łap granat, dziabongu. A nie strzelaj do mnie, dziabongu. Dobra, trzeba przyznać, że ten szwedzki pistolet maszynowy jest naprawdę niczego sobie. Dobra, no to chodź, dawaj. Oho. No to raczej się nie skończy dobrze, no właśnie. Ojej! Pyk, nie macie. Ale co ja mam załatwić? No przecież go rozwaliłem! Co czego ty chcesz, człowieku? A jeszcze jeden. Dobra, tobie też podziękujemy. Tobie też. Dobra, wiecie co? Co to wymienić? Dobra. RPG-7W2 wymienimy na MBT Love.
pocisk przeciwpancerny, który automatycznie wykrywa znajdujące się w pobliżu pojazdy i sam kieruje się w stronę celu. Łatwy w użyciu, ale niezbyt skuteczny. Współpracuje ze znacznikami laserowymi. Słuchajcie, MBT LAV jest bronią... Nie jest bronią amerykańską, ale powstał we współpracy amerykańsko-szwedzkiej. Oraz weźmiemy M136CS, wersję granatnika M136 przeznaczoną do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, skuteczna, niekierowana broń przeciwpancerna i przeciwpiechotna. M136CS jest bronią szwedzką. Jest to szwedzka wyrzutnia rakiet o oznaczeniu AT-4HS. Albo też również AT-4. Jak to co z nim? No dostał no. Nic nie poradzimy. Nie, bierzemy łódkę i stąd odpływamy. Co to za dowódca, który przez całą grę się nie odzywa? To chuj nie dowódca. Bardziej szeregowy jakiś. Dzień dobry! Zginąłeś? Bardzo dobrze.